Każda taka inicjatywa, która pomaga naszym zwierzętom, jest bardzo ważna. Każda pomoc, która przysługuje się do ich poprawy, bytu, do dobrostanu, jest jak najbardziej pożądana i bardzo serdecznie przy tej okazji chciałam podziękować, bo to jest już piąta taka inicjatywa naszych koszykarzy, że zachęcają kibiców i uwrażliwiają na los bezdomnych zwierząt i jak widać efekty z każdym rokiem są zadowalające niesamowicie. Liczba zwierząt w schronisku cały czas się zmienia. Zresztą porównując z poprzednimi latami, tych zwierząt jest generalnie w tej chwili przebywających długo w schronisku znacznie, znacznie mniej. Także te zapasy, które będziemy mieć, posłużą na pewno na długo. To jest bardzo dobra inicjatywa i cieszę się, że zwierzęta dostaną tą karmę, dostaną taką ilość karmy i będą mogły normalnie funkcjonować. Rozumiem, skoro tu jesteś, to również masz, jesteś miłośnikiem zwierzaków. Powiedz mi, czy ty masz jakiegoś czworonoga w domu? Tak, mam. Moi rodzice mają, ja miałem tam do pewnego roku życia. Chciałbym mieć bardzo, niestety przez tryb życia, jaki prowadzimy, dużo wyjazdów i tak dalej, to zwierzę na pewno by się z nami męczyło, ale mam. Cały czas dostaję zdjęcia i był ostatnio ze mną na święta, więc ja bardzo wspieram takie inicjatywy i zawsze będę wspierał. To jest piąta edycja akcji Karma Wraca. Nie zawsze pod taką nazwą, były inne nazwy, natomiast w tym roku reklamowaliśmy tę całą akcję hasłem Karma Wraca, jakość, nie ilość, bo zależało nam na tym, żeby zwierzęta z włocławskiego schroniska otrzymały, chciałem powiedzieć produkty, ale nie chodzi o produkty, chodzi o karmę, oczywiście karmę suchą, mokrą, chociaż też także wszelkiego rodzaju inne gadżety, chodziło o wszystkie rzeczy wysokiej jakości, tak aby psiaki i koty przeżyły tę zimę, chociaż mamy ją dosyć lekką. W sposób jak najbardziej komfortowy. Na tym nam najbardziej zależało. Też chcielibyśmy troszeczkę naszych kibiców tutaj uczulić na to, że nie zawsze chodzi o to, żeby dać jak najwięcej. Chodzi o to, żeby dać jak najkorzystniej, jakościowo jak najwięcej, jak najwyżej. 314 kg karmy suchej, 218 kg karmy mokrej. To takie suche liczby, natomiast myślę, że nie mierzy się tych cyferek tak naprawdę wielkością serc naszych kibiców. Tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. Także należą się podziękowania firmie Anvil S.A., naszego sponsora strategicznego, gdyż pracownicy tej firmy również wspomogli bardzo mocno tę akcję. Także chciałbym tutaj wyróżnić sklep Ocean, który bardzo mocno nam pomógł. Dzięki temu wsparciu można było zakupić produkty podczas ostatniego meczu z Legią Warszawa w Hali Mistrzów. Także wspólnymi siłami pokazaliśmy wielkie serce.